kobietą niezależną, tak, jak najbardziej. Jestem kobietą niezależną. Jestem kobietą ambitną. Ja jestem ambitna. No jestem ambitna. Jestem kobietą ambitną. Jestem kobietą niezależną. Jestem kobietą niezależną. Bo tak mnie wychowano. Bo nie noszę stanika. Jestem współczesną kobietą. O. Tak, jestem współczesną kobietą. Uprawiam przygodny seks. Pracuję w jednej pracy, w drugiej pracy. Czasami jeszcze, jak mam jakieś zlecenia, umowę również. Mieszkam sama. Nie potrzebuję żadnego faceta. I nie wiem, może skończę z 15 kotami w mieszkaniu, ale i tak będę miała poczucie, że jestem silna, niezależna i sobie radzę i to jest okej. Okay. Co w tym złego, że jestem kobietą niezależną? Nie ma żadnych złych rzeczy, które mogłam wymienić, ani negatywów. Chciałabym jak najwięcej robić. Dla własnej satysfakcji oczywiście. Lubię to uczucie, że jakby wszystko co mam, to jest zawdzięczam tylko i wyłącznie sobie. Po śmierci nic już nie ma i nie chcę tego czasu, który jest mi dany, zmarnować na troszczenie się o innych ludzi. Wolę się skupić na sobie. Chcę spróbować wszystkiego i czerpać z tego życia całymi garściami. Potrzebuję kolesia, który to zrozumie, który nie będzie do mnie dzwonił 10 tysięcy razy dziennie i się mnie pytał, kurwa, co u mnie. To samo, co godzinę, kurwa, temu, daj mi żyć. Albo nie będzie mi pisał SMS-ów tysiące. Tylko, wiesz, chcemy się zobaczyć, widujemy się, spędzamy zajebiście ze sobą czas, gadamy i wiesz, czegoś takiego jakiegoś szukam. Jakiejś takiej swobody. Akceptacji. Termin książę na białym koniu jest mi bardzo dobrze znany. Wszystkie poradniki dla kobiety o nich piszą. No to jest ten jedyny wymarzony, ten książę. A z racji, że książę, to pewnie bogaty. Stać go na konia, na utrzymanie, kurwa w zbroi. Wypucowany, piękny, elegancki, zadbany. No. Nie, nie chcę żadnego pitusia w ogóle na jakimś białym koniu. Facet musi trochę być ubrudzony, trochę taki, a nie jakiś siedzieć jeszcze na koniu. Białym jeszcze. Więc szukam, tak. Może nie na białym, ale... Ale na koniu. Dużym koniu. Co ja sądzę o współczesnym? No troszeczkę przestali być tymi mężczyznami. Generalnie, tak jak powiedziałam, przebiegunowało się. Kobiety są bardziej męskie niż faceci. Bardzo dużo jest takich po prostu pist, które nic nie potrafią zrobić. Po prostu więcej widać tych zniewieściałych i więcej kobiet jest bardziej męskich, ale to nie jest tak, że wszyscy. I to jest ciekawe, że nawet na ulicach coraz częściej się widzi takich po prostu takich biednych facetów, takich po prostu wystraszonych. I ja to widzę, ja to czuję, że jakby faceci zaczynają się bać w ogóle tych kobiet. Jestem dla nich za silna i oni myślą, że jestem wielką rybą, a oni płotką i zaraz ich zjem. Wiele osób mi mówi, że się mnie boją, bo jestem zbyt energetyczna i to przytłacza. A ja tak nie uważam. Jeżeli ja jestem dominująca, to nie chcę mieć faceta, który jest uległy. Po co mi cipeks? W sensie on musi być tak samo dominujący, żeby to był po prostu jak walka byków. Trz. Nie wiem dlaczego mężczyźni sobie z tym nie radzą, że kobiety nagle są wyzwolone. To na pewno nikt, żadna z kobiet nie chce kastrować mężczyzn. Czy kobiety są winne zniewieścieniu mężczyzn? Jak jesteś pizdusiem, to zostaniesz pizdusiem. Po prostu nie ma na to wpływu otoczenie. I nie wiem, dlaczego są mężczyźni, się urodzili tacy, że są niegarnięci, są ciumrokami, niedorajdami życiowymi. Nie wiem, co sobie świadomie się stało, że tak jest wielu takich. Ja szukam mężczyzn takich prawdziwych, ociekających potem i krwią,
A tymczasem spotykam same cioty, samych nieudaczników i wymalowanych lelusiów. I osobiście mnie to wkurwia. Na pewno nie może być gołodupcem, bo już jednego miałam, gołodupca, więc już panom biednym i rozczulającym się dziękuję. Nie chodzi o to, że facet ma zarabiać, ale przynajmniej, żeby chciał cokolwiek robić, a nie tylko patrzał na to, że okej, ja ogarniam, a on sobie może teraz kurwa mieć depresję przez 2 lata, nie? Czy ja muszę powiedzieć, że ja nie znam zbyt wielu takich cipkowatych facetów, naprawdę. Może dlatego, że czas spędzam głównie w Bieszczadach, tam takich facetów nie ma. Dlatego wszystkim moim koleżankom polecam wyjazd tam w kwestii polowania na męża. Ja nigdy nie podrywałam facetów. Wybierałam faceta, który miał mnie poderwać. No i nie wiem, no. Wystarczą 2 spojrzenia, jest mój. Jak ja mam sposoby na poderwanie faceta, podchodzę do baru, uśmiecham się, zalotnie kręcę logi za uchem. Kurwa. Co faceci we mnie lubią? Cycki. Poznaliśmy się w toalecie, jarając fajki. Miał te włosy na klacie, chociaż nie lubię, ale stwierdziłam, dobra, testosteron. Mm. Jak zobaczyłam, to po prostu mój organizm zwariował. Musiałam się napić na spazminy. Pamiętam, że nie pamiętam. W sensie on się położył na innym łóżku. Ja się wkurzyłam, no mówię, kurde, no co, on mnie bierze do domu i co, i nie tego. No to wzięłam mu rękę i mówię, no jest mi zimno, bo było zimno. No i później wybraliśmy się na kawę i powiedziałam przy jego kolegach, że tu jest kałuża, ja nie wyjdę z auta, bo tu jest kałuża i ma położyć swoją bluzę, żebym po niej przeszła. To było dla żartów. A on powiedział, przy kolegach przypowiedział, że się na tą kałużę położy. I mnie kupił, czajcie, takim hasłem, jestem jego. Że się położy na kałużę, żebym po niej przeszła, nie? Wiesz, o co chodzi. Tak, zawsze mówię prost, nie mówię naokoło. Mówię po prostu jak krowie na rowie, bardzo prosto. Nie no, mówimy wprost, tylko wy tego nie rozumiecie, po prostu. Jestem przekonana, że mówię tak prosto, że jak powiem jeszcze prościej, to już będzie poniżej godności faceta, do którego się zwracam. A potem się okazuje, że on mimo wszystko nie bardzo zrozumiał, co do niego mówię. Prosto komunikuję swoje uczucia i obawy, a druga osoba totalnie inaczej to interpretowała. Mam koleżankę, która kiedy potrzebuje, żeby mąż jej pomógł sprzątnąć ze stołu, to mówi, teraz sprzątniesz ze stołu, dobrze? Nie chcę dosadnie mówić tego, co myślę. Dlatego używam metafor i pragnę, żeby druga osoba, szczególnie facet, się tego domyśliła. Na przykład, gdy facet nie mówi mi komplementów na co dzień i mi to przeszkadza, to ja próbuję mu pokazać, żeby mi te komplementy prawił, na przykład pokazując mu SMS-a od znajomego, zobacz, jak napisał mi fajnie, że wczoraj wyglądałam ładnie, albo nie wiem, że jestem taka cudowna i zabawna, ale nie powiem mu wprost, czy mógłbyś mi codziennie prawić komplement, tak jeden dzień nie byłoby mi miło, czy to też będzie dla mnie jakkolwiek satysfakcjonujące, no nie. Tak, jeżeli mówię, że o nic nie chodzi, to nie znaczy, że o nic nie chodzi, tylko nie chcę o tym mówić, tak? Tu i teraz nie mam ochoty powiedzieć, o co mi chodzi. Domyśl się albo spierdalaj. Jeżeli powiesz mi, że no to jak o nic nie chodzi, no to pa, odezwę się później, no to wtedy wiadomo, że mu nie zależy, w sensie, że się nie stara. No to skoro mnie nie rozumie, no to niech spada. Proste i logiczne. Kiedy mówię, nie dotykaj mnie i nie przytulaj mnie, to właśnie wtedy masz podejść i mnie przytulić bardzo mocno. I nawet jak się będę wyrywać, to po prostu nie dać mi się wyrwać. No to jest bardzo proste, bo gdybym ci powiedziała wynieś te śmieci, bo mi na tym zależy i chcę to zrobić, to bym ci jakby
podała na tacy rozwiązanie problemu, a ja bardzo bym chciała, żebyś sam wpadł na to, że pewne rzeczy trzeba zrobić. A skoro nie robi, to znaczy, że mu nie zależy. A jeżeli nie, jeżeli jest inaczej, to znaczy, że nie kocha. Kobiety po prostu myślą inaczej, emocjonalnie. Myślą w ogóle, wiesz, wolą odczuwać ten świat, niż na niego patrzeć. Faceci, wiesz, wystarczy im pilot, piwo, wędka i oni żyją sobie, nie? A my naturalnie mamy obowiązek pamiętać, czy dziecko nie jest głodne. Że oni jak coś pomyślą, to po prostu zrobią. I jak chcą coś zrobić, to zrobią. A kobieta się będzie zastanawiać 10 razy, czy to zrobić, czy wypada, czy on sobie czegoś nie pomyśli. Zatrzyma się, zastanowi, wróci po coś, zapyta, a może tak, a może jednak, i czy dobrze, i czy źle. Ale czy to jest wkurzające, to nie wiem. Ja myślę, że to takie radosne i dynamiczne. Cały czas kobieta jakby uatrakcyjnia jego życie, bo przecież tyle się u niej dzieje i ona tyle rozmyśla i tak dalej. Powiem coś, a potem powiem coś innego. Znaczy, przecząco. Czy przeczę samej sobie? Nigdy. Nie przeczyłam samej sobie. Jeżeli coś powiem, to tak zazwyczaj jest. Zawsze tak jest. Staram się bynajmniej, żeby tak było. Nie, no turbo, nie przeczę samej sobie. Trzeba być konsekwentnym w swoich wyborach. Ja czasami widzę, że sobie przeczę. Ale nie dlatego, że tego nie ogarniam, tylko dlatego, że zmieniam zdanie. Przeczę czasami sobie, a później zaprzeczam temu przeczeniu i się pukam w głowę, że nie, że już nie przeczę sobie i że jednak miałam rację. Oczywiście, że jesteśmy zmienne. No, nie będę tutaj już mówiła o fazach księżyca, no bo to jest chyba naturalne. Jak ci mam wytłumaczyć, jak od wewnątrz nagle ci się coś, a później innego coś? To od wewnątrz to wychodzi, a nie, że ty sobie planujesz w mózgu, a poszukam to, zrobię problem taki i powiem, że krzywo tam coś wisi. Zawsze chciałam, żeby było idealnie i szukam najlepszego rozwiązania i to mi długo zajmuje. I jakąkolwiek byśmy decyzję nie podjęły, to i tak zastanawiamy się, co by było gdyby. Ja w ogóle mam tendencję do projektowania wszelakiej przyszłości. W sensie, że ja sobie wymyślę, jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór, albo dzisiejszy dzień, albo spotkanie, a oczywiście wychodzi zupełnie inaczej. I oczywiście są wściekłe. Oczywiście bardzo często kobiety są wściekłe, że kurde, nie poszło po mojej myśli. Ale to dopiero później, tak? W sensie, kiedy to projektujesz, no to jesteś szczęśliwa, bo jestem szczęśliwa, dlatego że wydaje mi się, że jest tak, jak sobie wyobrażam. On pyta o coś. Ja oczywiście nie wiem, czy nie wyjdziemy do kina, czy do teatru. Ja oczywiście jestem taka niedostępna, bo niezależność jest zawsze fajniejsza i bardziej pociągająca niż zależność, więc ja oczywiście mówię, że jeszcze nie wiem, że nie mam planów, ale mimo wszystko już oczywiście widzę oczami wyobraźni, że my tutaj w tym kinie razem za ręce, nie wiadomo co, teatr, jak się ubiorę, mam już po prostu makijaż wybrany w tym momencie, buty, idę, kupuję jakąś nową torebkę, no ale tutaj... No nagle się okazuje, że ja przecież nawet nie powiedziałam, czy mam czas, czy nie mam, nie? No i kłótnia. No oczywiście, że tak. I pretensje, jak on mógł się nie domyślić, nie? Generalnie, jak słyszę kura domowa, to mnie trzęsie. Trzęsie mnie. Jeżeli facet oczekuje, żebym prała, gotowała, sprzątała i jeszcze jakoś tam wyglądała, to może trochę za dużo, nie? Nie chcę być kurą domową, ponieważ nie mam takiego charakteru. Nie zajmuję się domem. Po prostu nie mieszkam. Chciałabym być kurą domową, ale nie mam domu. Nawet, tak jak nienawidzę gotować, to coś gotowałam, chociaż to było przypalone, przesolone, ale się starałam, tak? Ja chcę być kurą domową, ale nie jestem, bo nie mam motywacji, nie mam tego mężczyzny, który by przycisnął mnie tak do gleby i mówi sprzątaj, a ja tak posprzątam ci. Gorsze czynności i bardziej wymagające pracy fizycznej, zuszurowanie wanny, co? Kawał faceta z ciebie umyjesz, przy okazji tam kibel, nie? No, a ja mu się też oddzięczam w dobry sposób, prawda? Jestem feministką i uważam, że feminizm wymyślili mężczyźni po to, żeby sypieć z wieloma kobietami. Nie jestem feministką. Dlaczego? Bo tak? Nie jestem żadna kurwa feministka, tak jak już powiedziałam. Jestem w pełnej klasie w ogóle kobietą. Dla mnie feminizm to gloryfikacja kobiecości. Ja uwielbiam to, że jestem kobietą i uważam, że nic lepszego w życiu nie mogło mnie spotkać.
Feministka to kobieta, która właśnie nie lubi facetów. Nie dzierży, nie znosi w ogóle. Przecież to są lesby, to są no, kobiety, które są nastawione na nie, tak? Cały czas. Po co im jest facet potrzebny? Do niczego. Kiedyś marzeniem kobiety było znaleźć sobie męża, urodzić dzieci, prowadzić dom. Teraz kobiety chcą się realizować zawodowo, to też trwa, tak? My dopiero po 30 gdzieś tam zaczynamy myśleć o tym, czy będziemy szukać męża, czy gdzie go szukać, czy rodzić dzieci. Nie mam ochoty być w ciąży, nie mam ochoty tych dzieci rodzić, a potem poświęcać 20 lat życia na utrzymywanie ich, wychowywanie. Bo jestem dzieckiem po prostu, nieodpowiedzialna. Ja nie mam na nic czasu, ja nie mam systemu żadnego, po prostu żyję sobie tak na wariackich papierach. I nie wyobrażam sobie teraz mieć dziecka i poświęcić się komuś, bo ja się muszę na sobie skupić po prostu na ten moment. Nie, w ogóle sobie nie wyobrażam tego. Nie. Za duży problem. Nie jestem matką Polką i nie będę. Siaty, wózek, krzyczący dzieciak, facet. Ja już tego nie mogę wytrzymać. Normalnie dziewczyny, ogarnijcie się. Idziesz na ten plac zabaw, jest zajebiście, dzieci się bawią, a te wszystkie przetłuszczone włosy, jakieś kurwa, nie wiem, brudne, jakieś zmęczone, wiecznie narzekają. Czy twój mąż to też w ogóle tak późno wraca, bo my też mamy dwójkę dzieci, widzę, w tym samym wieku. Wiesz, no, sobie myślę, dziewczyno, po prostu zacznij żyć, nie? To nie jest tak, że ty masz dzieci i jest koniec świata. Te dzieci też chcą mieć mamę, a nie jakiegoś, jakąś zjawę. Więc wiesz, jestem matką Polką, bierzcie ze mnie przykład, dziewczyny. Macierzyństwo jest zajebistą sprawą. Było pełno takich sytuacji, w których nie powinnam się kłócić, a jednak się kłóciłam tylko po to, żeby się kłócić. Że jakby doprowadzałam do konfliktów, obojętnie jak dowolnej sytuacji, były jakieś takie momenty wyzwalające ten konflikt i to się działo swobodnie w mojej głowie, poza moją świadomością. Coś tam powiem, coś tam palnę, a za dwa dni tak sobie pomyślę, że ja wcale nie chciałam tego powiedzieć, że wcale nie o to mi chodziło. Tym bardziej, że jak my mamy czasem takie trudne dni, no mamy, nie, powiedzmy, że nie, to ja nie umiem tego na przykład wytłumaczyć. Człowieka tak energia od środku rozpiera, że dotkniesz guzik i jest po tobie. Po tobie tak hormony działają. Jak ty masz to ograniczyć, mając tyle obowiązków i rzeczy? Mężczyzna, który stwierdza, stwarzasz niepotrzebne problemy, bardzo dużo ryzykuje. Ryzykuje wielką awanturę. Mhm. Na pewno mam niższe ryzyko zawału, bo nie kumuluję w sobie. Bo nie duszę emocji, po prostu je wyrzucam i dzięki temu lepiej się czuję. Natomiast ja się życiowo, w życiu prywatnym i zawodowym nie kłócę. Czasem się tylko wkurwię. Nie, oczywiście, że nie. Nie stwarzam niepotrzebnych problemów. To chyba nie sztuka wycisnąć gąbkę i odłożyć na zlew, a nie do zlewu, tak? Po co być chujową pizdą, której się nie da lubić, nie da się... No bez sensu, dziewczyny. Boże. No trafiłam na takiego, który nie lubił się kłócić. No to trudno. To się kłóciłam sama. Strzelam focha wtedy, kiedy brakuje mi argumentów racjonalnych. Kiedy potrzebowałam trochę czasu, żeby coś przyjąć i żeby zyskać na czasie, to wolałam się obrazić. Wtedy, kiedy czułam się niepewnie albo uważałam, że mój partner niedostatecznie dba o moje potrzeby. Jak zrobię takiego dobrego focha, no to jestem w stanie doprowadzić do tego, że wszyscy będą robić to, co ja chcę. Jeżeli jakaś sytuacja nie jest dla ciebie problemem i jest ci to obojętne, w jaki sposób się zachowasz, to skoro mi jest nieobojętne, to co, nie chciałbyś się zachować tak, żeby było mi lepiej? Ostatecznie mnie kochasz, tak? Dochodziło do kłótni. O co ci chodzi? Jak to mi o nic nie chodzi? I mi się wydaje, że my sami nie wiedzieliśmy, o co się kłócimy, ale to narastało, to się tak budowało. No i pewnego dnia, jakby to chyba nie wytrzymało, i on się rzucił pod samochód. Na szczęście jakby nic się wielkiego nie wydarzyło, ale to był mocny moment, w którym stwierdziliśmy, że w ogóle to już jest szalone.
Przychodziłam z pracy do domu. On był wtedy jeszcze w pracy. Ja musiałam przygotować obiad, który on sobie następnego dnia odgrzeje, przygotować kolację, z tą kolacją czekać na niego, aż on wróci z pracy, żeby mógł ją zjeść. Oczywiście miałam mu ją serwować w szpilkach i w sukience, bo chodzenie o 21 po domu w dresie było zupełnie niewybaczalne. Kurwa, mega się zdenerwowałam wtedy, no, mam czas, bo sobie wymyślał, że jestem taką jego turbo własnością. I znowu pretensje, zezdrosne. Ja już w ogóle nawet koleżanki nie mogłam mieć. W ogóle wszystkie moje koleżanki to dziwki i kurwa są głupie. A o koledze to już w ogóle nie wspomnę, bo nawet nie mogłam mieć w telefonie w ogóle żadnego kolegi wpisanego. Uczyłam go myć łazienkę bezskutecznie. To było dla niego nie do opanowania. Chciałam go nauczyć obsługi pralki, ale to też wychodziło poza wszelkie zdolności. Uważał, że żeby zrobić kanapkę, to trzeba mieć doktorat. Przyszedł na świat nasz syn i stwierdziłam, że dobra, koleś, trzeba coś zmienić, w sensie ogarnij się, bo inaczej to cię kopnę, bo tak nie może być. I tyle. No i nie ogarnął się. Puh. I nie jesteśmy razem. Nadal czekam na rozwód. 2 lata. Pozdrawiam sądy polskie. Dlaczego moje związki się nie udawały, się kończyły, się rozpadały? Dlatego, że z biegiem czasu poznawałam nowy obiekt westchnień, jakoś tak mi szybko przemijało. I potem był kolejny, a po kolejnym był inny. Bo kiedyś miałeś wieś do dyspozycji i wiedziałeś, że tych 5 chłopa w twoim wieku, no, któryś na pewno. A teraz masz cały świat i tych możliwości mnóstwo, więc trudniej się pogodzić z małymi niedociągnięciami, kiedy można po prostu zmienić obiekt. Wyjechałam do większego miasta, odbiło mi i zostawiłam tego chłopaka. Niezgodność charakterów totalna. Znowu, po raz kolejny. Bo on okazał się być poetą, a to mi nie odpowiadało. A poza tym też tak, szybko pękła ta bańka. Jakby szybko się zorientowałam, że te wszystkie książki, o których mówi, to tylko dlatego, że przeczytał tą jedną książkę pod tytułem Jak mówić o książkach, których nie przeczytałem. To jest logiczne. Po prostu zdradziłam go, żeby mieć jakieś takie oczyszczenie sumienia, żeby mieć powód, żeby zrozumiał, jak już argument do niego nie docierał, że ja go nie kocham, żeby mieć ten argument, że ja go zdradziłam, żeby przestał mnie kochać, żeby mnie znienawidził. Powiedziałam, że musimy poważnie porozmawiać. Jak się tak mówi, no to generalnie już wiadomo, że to koniec. On zaproponował rozstanie, bo już chyba najwidoczniej miał tego wszystkiego dość. I wcale się nie dziwię. Byłam rozpaczona, jak ze mną zerwał SMS-ami. Pięknie. 10 jednym po drugim. Nie chodzi o to, żeby mówić komuś, hej, ej, zostańmy przyjaciółmi, jest tak super, ale nie zasługujesz na mnie. Nie, to jest najgorsze, co można komuś powiedzieć. On jest dla mnie za dobry, ja jestem za słaba, ja jeszcze muszę się tyle nauczyć i muszę jeszcze tyle przeżyć, żeby docenić to, co on mi daje. Jesteś dla mnie za dobry. Nie, to nie jest dla nas. Zostańmy przyjaciółmi. To nie jest nasz czas? Chyba tak. No ja go po prostu wyrzuciłam z tego mieszkania i on poszedł mieszkać do kolegi. Potem mnie błagał, bym mu jeszcze pożyczała klucze, chciał w tym mieszkaniu spędzać Sylwestra. Po 2 miesiącach przyjechał do mnie, prosząc, błagając, że chce do mnie wrócić, że mnie bardzo kocha. No ale cóż. Nie jadłam, byłam w rozpaczy. Totalnej. Zabił mnie, po prostu zabił. Potem się ratowałam, oglądając... Jezu, ja chyba obejrzałam wszystkie komedie romantyczne i wszystkie filmy taneczne, jakie można. Naprawdę, po 1000 razy. I to niby dołuje, ale jak się wypłaczę na takim filmie, to jest lepiej na parę godzin, aż do następnego filmu. Średnio, dziennie oglądam 5 filmów romantycznych. A na Tytaniku płaczę od momentu uderzenia w górę lodową.
Jestem w związku. Mam chłopaka. Jestem mężatką od 6 lat. Aktualnie jestem w związku. Jestem w związku partnerskim. To konkubinat. Może uznajmy, że w Katowicach mam chłopaka, ale jak jadę do Warszawy, to go już nie mam, nie? Ja staram się być fair. Więc żeby być fair, nie jestem z nikim na stałe i jestem fair. Nie jestem w związku. Wolna z wyboru. Jestem wolna i nie cierpię z tego powodu. Singielka. Jestem singielką. Zero, nul, samotna. Jestem szczęśliwa, będąc singielką. Nie uważam, żeby mężczyzna był niezbędny do szczęścia. W sumie można powiedzieć, że jestem w otwartym związku. Jesteśmy w stosunku do siebie lojalni, mamy do siebie zaufanie. Ale nie ma opcji, żeby pojawiła się, przynajmniej w jego życiu, żadna inna kobieta, bo jestem zazdrosna. Jestem wolna, z nikim się nie spotykam. Czy chciałabym to zmienić? Ja w sumie to bym chciała mieć mężczyznę. No, takiego prawdziwego mężczyznę, chłopa z Giertaro. No, żebym nie była sama tak. Samotność jest straszna. Związek jest bardzo czasochłonny i trzeba dużo oddawać od siebie, a ja nie mam na to czasu. Mam rozpoczynać związek, gdzie za 2 miesiące stwierdzę, że wyjadę i przepraszam, sorry, no. Moje plany życiowe nie pozwalają mi tutaj z tobą zostać. Jak? Jak widzę swoją przyszłość w relacji kobieta i mężczyzna? Jak sobie widzę przyszłość w Jezus Maria? Nie widzę tej... Znaczy, no widzę. Widzisz, znowu zaprzeczam. Mam nadzieję, że za 10-15 lat będę wiodła szczęśliwy związek, będę się spełniała zawodowo, będę miała gromadkę dzieci. Aczkolwiek obawiam się, że będę sfrustrowaną pracoholiczką po rozwodzie, nie wiem, z dzieckiem, z problemami w szkole. No jeżeli będę mogła się poświęcić tej rodzinie, bo nie będę musiała napierdalać, bo facet ogarnie to wszystko, to wtedy raczej bym się chciała poświęcić rodzinie. Nie wiem tak naprawdę, w ogóle nie rozmyślam. Będzie co będzie po prostu, będzie co będzie. W sensie co ma być, to będzie. Miłość znajdę wszędzie. I chciałabym naprawdę przeżyć takie pierdolnięcie na maksa. I żeby trwało do końca. No i chciałabym, żebyśmy mieszkali w słonecznej Italii. I żebym była ekscentrycznie ubraną starszą panią. Za 10 lat chciałabym być grubą, szczęśliwą, kochaną przez swoją rodzinę kobietą. Będę miała sobie ten domek na wsi, będę miała sobie w ogóle te kury, w ogóle będę miała swój ogród. Przyjść do domu, przywitać się, dzień dobry kochanie, jak ci minął dzień? Zjeść wspólnie kolację, zasnąć. Ja bym go tak smyrała całą noc, ja bym tak było dobrze, później bym rano wstawała, znowu bym go przytulała i kocham się całować i byśmy się tak całowali cały czas. Boże, że temu, wiecie, jak mi tego brakuje. Po prostu będę z tym kimś, który będzie, którego szukałam całe życie, którego wszyscy szukamy. I to będzie to. I będziemy sobie razem szli. Będzie fajnie. Kochanka.
Może będzie coś. Może będzie ciąg dalszy historii.